Łukasz. Tak jest. Łukasz Brzeski po zwycięstwie na gali Babylon MMA 13. No właśnie, jak z twojego punktu widzenia ta walka wyglądała? Jak wyglądała? Wiesz co, no w pierwszej rundzie miałem rozkręcać to prostymi akcjami, powodować, żeby przeciwnik wpadał i przede wszystkim być przygotowany na jego obalenia, ale coś tam poszło też trochę nie po mojej myśli. Zbierałem znacząco za dużo. Mogłem zebrać trochę, mogłem przegrać delikatnie tą rundę przez ciosy w stójce, ale przegrałem ją znacząco. Jeszcze jak obrywałem, oddawałem, to było głupie, to nie był plan taktyczny mojego trenera. Nie wiem, może od tych ciosów mi się coś pomieszało. Często tak jest, że pod wpływem emocji robisz to, czego nie powinieneś robić. Minęła pierwsza runda, Sebastian miał spokój w narożniku, powiedział, jak ma wyglądać robota w drugiej. Ja się ogarnąłem i pracowałem tak, jak powinienem pracować. Wiedziałem, że z każdą rundą mój przeciwnik będzie się ze mną bił, jeżeli będzie się ze mną bił w stójce, to z każdą rundą będzie się bardziej męczył. Mimo wszystko spędziłem w tych pozycjach wiele godzin więcej niż on, więc byłem świadomy, że nawet jeżeli zbieram, to w trzeciej rundzie już nie będę zbierał. Byłem przygotowany na obalenia, które będę bronił i tak wyglądała moja taktyka. W stójce bardzo ładnie zacząłeś, po czym przeciwnik, który jest znany generalnie z gry parterowej, również zaczął cepami uderzać. Powiedz mi, czy byłeś zdziwiony tym, że przeciwnik, choćby z jednego stylu, tak bardzo był groźny dla ciebie w tej płaszczyźnie? Tak, właśnie, wiesz co, zdziwiło mnie też, musiał dopracować naprawdę tą płaszczyznę. Trafiamy tymi cepami, ja się spodziewałem tylko tego, że będę go trzymał na tak prostych ciosach. Ładnie się zaczęło, potem poszło trochę nie tak, potem spierdoliłem plan trenera, potem co? Potem była druga runda, która była moja, nie? A jeśli chodzi o kondycję, no to się, żeście się nią w drugiej rundzie nie popisali, nie jak to wyglądałoby w trzeciej. Ty przetrwałeś, to pokazałeś więcej serca, więcej charakteru, więcej, to lepiej to przetrzymałeś, ale powiedz, czy to wynikało z pierwszej rundy, czy po prostu zabrakło tego tlenu w drugiej i tutaj już to, jak to się rozgrywało w pierwszej, nie miałoby znaczenia i faktycznie zabrakło tych przygotowań kondycyjnych pod ten pojedynek? Wiesz co, ja trochę bazuję na tym moim cardio, że gdzieś tam się rozkręca w drugiej, w trzeciej rundzie. W pierwszej rundzie, jak już to mówiłem, za dużo zebrałem, trochę zdziwiłem, a jak się zaczynasz stresować, to się zaczynasz męczyć, no nie? Tak jak mówię, po przerwie ogarniałem się, jak już potem wylądował na ziemi, to ja wiedziałem, że on się będzie męczył dużo bardziej ode mnie. Akurat w tej pozycji pod siatką jestem dosyć dobry, mógłby wyjść raz, mógłby wyjść dwa, mógłby wyjść trzy, ale za każdym razem zejdzie na dół i tam będzie umęczany. Tak długo, jakbym go musiał męczyć, tak długo bym go męczał. Jakbyś ocenił swój występ w skali od 1 do 10? 4,5. Naprawdę. Jakie plany na przyszłość, powiedz nam? Nie wiem, no chciałbym zawalczyć o pas Babilonu, ale o tym, co dzisiaj pokazałem, to nie wiem, czy zasługuje. Masz jakiegoś upatrzonego przeciwnika na tą walkę o pas? Nie mam, wiesz, to by trzeba było pytać mojego menadżera o moich przeciwników, ja się tym nie interesuję. Ufam mu na tyle, że co on powie, to ja biorę, nie sprzeczam się z nim, także tak wygląda moja sytuacja. Dzisiaj ta sytuacja, może troszkę o tym też porozmawiajmy, jeśli chodzi o samą galę, no taka gala nietypowa, tak rozmawialiśmy, że to będzie trochę inny klimat. Właśnie jak ten klimat ci odpowiada? Fajnie, podobało mi się. Wiesz co, nie ma tych okrzyków, nie ma tego wszystkiego. Myślisz, że wyciągniesz ręce do góry i tu zaraz będzie wow, wow, a tu ni chuja, nic nie dzieje. Nie? Tak śmiesznie trochę, ale wiesz, no tak jak mówię, zamyka się klatka, skupiasz się na przeciwniku i dalej leci samo, nie? Ale nudy nie było, tak tutaj jest, tak powiem. Wspomnieliśmy o tym, że ewentualnie gdzieś tam myślimy, my wszyscy zastanawiamy się, kiedy walka o pas Babilona, a kiedy w ogóle następna walka. Czy to gdzieś może już tam w jakichś planach jest, bo no tutaj o tym też często dzisiaj wspominamy, ma być te pięć gal przez 4 najbliższe miesiące przynajmniej, to może gdzieś już tam jakiś jest, w którymś z tych rozpisek już twoje nazwisko się pojawia. Wiesz co, jeszcze moje nazwisko się nie pojawiło, ale jeżeli będzie gala za 2, 3, 4 miesiące, to myślę, że no co, wyzdrowieję, tydzień sobie zrobię przerwę i na pewno jestem w stanie się przygotować, więc myślę, że Artur też będzie przychylny do tego, żeby wpisywać mnie na kolejną galę, no nie? Paul zadecydował o tym, że no jednego okienka na zielono nie masz w rekordzie, czy ta walka z Michałem ci jeszcze gdzieś z tyłu głowy siedzi, czy już dawno jesteś z przodu? No boli strasznie, wiesz co, szczególnie dlatego, że kurde, ja się na tych walkach naprawdę nie staram faulować, to czasem wychodzi, ale no przysięgam wam, że nigdy nie miałem na myśli nikogo z faulowania. Nieraz po prostu ciało działa szybciej niż umysł, chciałem wepchnąć po prostu moje czoło w jego brodę i tam go świdrować, żeby go bolał tył głowy po klatce. A wyszło tak właśnie, że ciało zadziałało szybciej niż głowa i uderzyłem go tą głową. Pluję sobie w brodę strasznie, bo Michał teraz mówi, że to wszystko zaważyło, że gdyby nie to i tak dalej, ale no i dlatego to boli, nie?
13 czerwca jego walka z Igorem Pokrajaczem. No, tego zawodnika nie musimy nikomu anonsować i reklamować. Dał jedną z najcięższych walk Jana Błachowicza na tamten moment. Janek do dzisiaj wspomina te ciosy. Jakie dajesz szanse Michałowi na ten pojedynek? No bo trzeba przyznać jednak, że Igor Pokrajacz jest zawodnikiem kategorii niżej. Ja myślę, że Igor jest bardzo dobrym zawodnikiem i... Ale wiesz, ciężko mi spekulować. Michał też jest dobry, no nie? Jemu się tam dużo w tych walkach nie potoczyło, po jego myśli tak praktycznie często fartownie wygrywał, często niefartownie, często fartownie przegrywał. No i nie wiem, Michał jest w każdym razie dobrym zawodnikiem. Co mu mogę powiedzieć, to mogę, co można o nim powiedzieć, to można powiedzieć, ale no Michał jest dobrym zawodnikiem, no nie? No to w takim razie czekamy na walkę Michała, też czekamy na twoją najbliższą ewentualnie walkę. A tak jeszcze zapytam na koniec, tylko jeśli pozwolisz, jaka dzisiaj taka najlepsza nauczka wyniesiona z tego pojedynku dla ciebie jest? Nie bić się, bo nie ma po co. Nie ma po co chodzić na wymianę, naprawdę. No i tym optymistycznym akcentem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dzięki, chłopaki.